że omawianie motywów i uczuć ludzi i obcych. Bliskość przynosi zrozumienie, a namiętność jest przyjemna bez względu na obiekt. Liczy się charakter, a nie rasa czy płeć. Coś jeszcze, komandorze? To wszystko. Będę tu, gdyby czegoś pan potrzebował. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Baczność! Włączę to coś. Bądźcie gotowi. Takie! Nasze systemy odizolowane. Dodatkowe zapory aktywne. Gotowość do zwalczania prób włamań. Rozumiesz moje słowa? Tak. Zaatakujesz mnie? Nie. Wymieniłeś moje imię. Znamy się? Wiemy o tobie. Bo walczyłem z wieloma getami. Nigdy się nie spotkaliśmy. My nie, ale spotykałem inne gety. Wszyscy jesteśmy getami i nigdy cię nie spotkaliśmy. Jesteś Shepard, komandor. Przymierze. Człowiek. Walka z heretykami. Śmierć z rąk zbieraczy. Ponownie odkryty w starej maszynie. Co to znaczy heretykami? Gety tworzą własną przyszłość. Heretycy poprosili stare maszyny, aby ją im dały. Nie są już częścią nas. Badaliśmy sprzęt starej maszyny, żeby chronić naszą przyszłość. Nie jesteś w sojuszu ze żniwiarzami? Zwalczamy heretyków. Zwalczamy stare maszyny. Shepard Commandor zwalcza stare maszyny. Shepard Commandor zwalcza heretyków. Współpraca służy osiągnięciu celów obu stron. Chcesz do nas dołączyć? Tak. Jak cię nazywać? Get. Ciebie, konkretnie. Wszyscy jesteśmy getami. Jak się nazywa stojąca przede mną jednostka? Nie ma żadnych jednostek. Jesteśmy getami. Na tej platformie funkcjonują aktualnie 1183 programy. Na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Tak, to chyba pasuje. Biblia chrześcijan. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 5, werset 9. Właściwa metafora. Jesteśmy Legionem, terminalem getów. Zintegrujemy się z Normandią. Dziękujemy za wymianę danych. Shepard Commandor. Chciałbym dokładniej cię poznać. Osiągamy konsensus. Spróbuj ponownie. Mam pytania dotyczące getów. Doprecyzuj. Jeśli ta misja ma się powieść, musimy spróbować wszystkiego. Czy gety mogą nam użyczyć jakiejś technologii? Akceptujemy ograniczony współrozwój. Musimy ściągnąć potrzebne dane przez wasz system komunikacji nadświetlnej. Eddie, przepuść Legiona przez nasze zapory sieciowe. Dobrze, Shepard.
Kenneth, jak nowe tarcze wpłynęły na stabilność elektryki? Nieznacznie, dzięki wbudowanym podsystemom. Shepard, mam problem i mogę potrzebować twojej pomocy. Ale najpierw muszę cię o coś zapytać. Muszę wiedzieć, czy mogę ci ufać. Stawką może być bezpieczeństwo floty. Nie można w to mieszać Cerberusa. Masz moje słowo. Jeśli trzeba, skontaktuję się z człowiekiem iluzją i zadbam o to, żeby się w to nie mieszał. Daj sobie spokój, i tak cię okłamię. Wystarczy mi, że ty to mówisz. Właśnie dostałam wiadomość z wędrownej floty. Rada Admiralicji oskarżyła mnie o zdradę. Boję się, Shepard. To dlatego, że współpracujesz z Cerberusem? Nie współpracuję z Cerberusem. Współpracuję z tobą. I dostałam pozwolenie, żeby znowu służyć na Normandii. Nie mam pojęcia, o co mnie oskarżają. Przecież gdybym zdradziła flotę, wiedziałabym o tym. Co się dzieje z Quarianinem oskarżonym o zdradę? Najpierw jest przesłuchanie, na którym sędziami są członkowie Rady Admiralicji. Mój ojciec jest jednym z nich. Będzie musiał wycofać się z tej sprawy. Boję się nawet myśleć, jak on się teraz musi czuć. Karą za zdradę jest wygnanie. Jeśli mnie skażą, nigdy nie będę mogła wrócić. Dobrze, znajdźmy tę flotę. Zamierzałam polecieć innym statkiem. Nie sądziłam, że będziesz mieć czas, żeby mi pomóc. Dziękuję, Shepard. Wprowadzę do Normandii aktualne współrzędne flotylli. Admirałowie będą na nas czekać. Hej. Musimy porozmawiać. Powiedziałam... Wiesz, jak to jest? Myśleć. Tak, jest... coś o tym wiem. Nie musisz się od razu zga... Hej. Muszę już iść. Dobrze. I tak nie mogłam już na ciebie patrzeć. Zora Vasnima Narraya prosi o zgodę na dokowanie na Rai. Wasz statek figuruje jako własność Cerberusa. Proszę o weryfikację. Po latach tułaczki w otwartej przestrzeni na grzbietach fal światła pośród ławic pyłu zakończę wędrówkę, gdzie ją rozpoczęłam. Zezwalam na dokowanie. Witaj w domu Dali. Wyślijcie do nas ekipę od bezpieczeństwa i kwarantanny. Nasz statek nie jest czysty. Rozumiem. Podchodźcie do doku numer 17. Chyba lepiej by było nie zabierać... Weźcie to cholerstwo z mojego statku, nim wywołacie incydent, przy którym fiasko udziału Cerberusa... Broni pan statku. Szanuję to. Ale proszę mnie nie próbować zastraszyć, kapitanie.
Po co? Bo zdejmę maskę i rozniosę zarazki po pańskim czyściutkim statku. Wpuszczam pana na pokład ze względu na Tali. Ten Get to już przesada. Proszę go zostawić na swoim statku. Jeśli Legion sprawi jakiekolwiek kłopoty, sam go zastrzelę. Jeśli zna pan moją przeszłość, wie pan, że zabiłem ich setki. Czemu mam panu wierzyć? Jeśli Legion zachowa się podejrzanie, ja go zabiję. Wie pan o tym. Tali Zora, ciągle musisz sprawiać kłopoty. Marines, wrócić na pozycje wartownicze. Masz jedną szansę, Tali. Ale biorąc pod uwagę zarzuty, nie działasz na swoją korzyść. Co ma pan na myśli? Oskarżają cię o sprowadzenie do floty aktywnego Geta w ramach tajnego projektu. To obłęd! Nigdy nie przywoziłam aktywnych Getów. Przysyłałam tylko części i kawałki. Zajmiemy się tym później, Tali. Co teraz, kapitanie? W zasadzie mam rozkaz osadzić Tali Zora w areszcie do przesłuchania. A zatem, Tali, nie wolno ci opuścić tego statku do końca procesu. Dziękuję, kapitanie. Przygotowania rozpoczęły się wraz z waszym przybyciem. Przesłuchanie odbywa się na placu ogrodowym. Powodzenia. Nie mogę uwierzyć, że oskarżają Talizora. Kapitan wpuścił Geta na statek. Złożę skargę. Talizora was Normandii. Cieszę się, że jesteś. Nie mogłam dłużej odwlekać procesu. Ciaciaran! Shepard was Normandii? To jest admirał Shalaran Vastonbay. Jest przyjaciółką mojego ojca. Chwileczkę. Ran, nazwałaś mnie was Normandii. Niestety. Rada Admiralicji postanowiła sądzić cię pod tym nazwiskiem, ponieważ odeszłaś z nim. Powinniśmy zaczynać. Czy Tali ma obrońcę, kogoś, kto będzie ją reprezentował? Owszem. Według kwariańskiego prawa jest teraz członkiem twojej załogi. A oskarżony załogant jest za... Staraj się mówić prawdę. To musi wystarczyć. Chodź już. Obiecałam, że nie będę cię zatrzymywać. Konklawę rozpoczyna obrady. Błogosławieni niech będą przodkowie, którzy uchronili nas od śmierci, zapewnili pokarm i pozwolili dożyć tej chwili. Kila Selai. Oskarżona Tali Zora was Normandii przybyła ze swoim kapitanem, by bronić się przed zarzutem zdrady. Ochrona! Na sali jest Get! Czy Tali wydaje się, że groźbami wpłynie na wynik procesu? Kapitan Dana wpuścił tego Geta na pokład. Chce pan podważyć decyzję kapitana Rai, admirale Corys? Sprzeciw odwołany. Shepard was Normandii. Tali Zora jest oskarżona o zdradę. Wystąpisz w jej obronie? Zgadzam się, jeśli w ten sposób pomogę Tali. Ale w duszy pozostanie dumną obywatelką wędrownej floty. Tali Zora Pasnima. To przykre, że jej kapitanowi zabroniono stanąć dzisiaj u jej boku. Nikomu niczego nie zabroniono. To po prostu... Okłamuj ich, jeśli musisz, Zal Corysie, ale nie oczekuj, że ja będę przysłuchiwał się twoim kłamstwom w ciszy. Człowiek ma rację. Admirałowie, proszę o spokój. Jesteśmy wdzięczni, że kapitan Shepard chce reprezentować Tali Zora na...